Jestem tutaj z Sebastianem Robakiem, czyli Niku, graczem drużyny Acer Poland. Opowiedz mi teraz, co się działo na meczu. Zacznijmy od pików. Byliście zadowoleni z tego, co się stało? Bo jak widzieliśmy, my miał bardzo mocny setup AOE. Wyście wyglądało na to, że troszeczkę te piki przegrali, ale mimo wszystko się udało. Może coś opowiedzieć o tym? Baliśmy się tego AOE trochę, bo jak wiemy, Mym bardzo to lubi. Gramy na poprzednim patchu, czyli z niezerfowanym Urgotem, Malphite'em, więc musieliśmy to zbanować z racji first picka Mymu. Ale piki przebiegły jak najbardziej po naszej myśli. Piknęliśmy bardzo mocne postacie na liniach typu Orianna, Shen i bardzo dobrego dżunglera Szywanę. No i właściwie mecz przebiegł całkowicie po waszej myśli. Od początku praktycznie był stomp. Dlaczego tak sądzisz, łatwo udało wam się wygrać z Mymem? To jest jakby nie było jeden z najlepszych teamów w Polsce. No, na pewno przez mocną fazę liniową udało nam się dotrwać nawet outcesując przeciwnika na liniach do szóstych leveli. Później widzimy gank na midzie Amumu Morgana, trochę rzecz oczywista. Specjalnie na to czekaliśmy z ulti Shena, wiedzieliśmy, że to przewróci się na naszą korzyść. No i to rozumiem, że oczywiście pik Janny jako kontra... Janna była oczywistym pikiem, widzimy AOE, został nam last pick, no to... Właśnie nie dziwne, że Mym nie zbanował Janny w sytuacji, w której biorą setup AOE? No trochę dziwne, ale jak już mówiłem, jest bardzo dużo silnych postaci, silniejszych od Janny, które trzeba zbanować. Do tego banem Janny by się pokazali, o, chcemy grać AOE. Dziękuję Ci w takim razie bardzo za rozmowę, a my zobaczymy się w następnym wejściu.